Kochani, witam Was w czwartek i zapraszam na kartę dnia. Wczoraj to był taki dzień odchodzenia od tego, co nam nie służy. I w tej karcie sprawiedliwości przypominamy sobie o naszym postanowieniu, o tym, co wczoraj się zadziało. Dlatego, że w takich codziennych kartach właśnie sprawiedliwość przypomina o decyzjach z przeszłości. No, to jest bardzo taka nieodległa przeszłość, tak, wczoraj, ale tutaj widocznie tak właśnie miało być, żeby Wam jeszcze przypomnieć. Pamiętajcie o tych swoich decyzjach, o tym i trzymajcie się tego. Tutaj mi się dwie ważne sytuacje jakieś pokazały. Dlaczego? Dlatego, że jest dwójka denarów. Ona oznacza dwutorowość. Ona oznacza robienie dwóch rzeczy naraz, ale w momencie, kiedy obok tej dwójki denarów ja mam dwie osoby, to może oznaczać spotkanie z dwiema osobami. Tutaj bardziej mam pokazane energie męskie w postaci tych króli, ale wiadomo, że to jest czytanie ogólne, także może być taka sytuacja, że po prostu albo ktoś do Was przyjedzie, tak karta Rydwana mi się pokazała, albo Wy gdzieś pojedziecie i to będą dwa spotkania. Dwie rzeczy dzisiaj załatwicie. To też może być skutek jakichś tam Waszych wcześniejszych decyzji. Nie mówię, już abstrahuję od tego, co działo się wczoraj, tak? Może się umówiliście po prostu na wizytę, może się umówiliście na jakieś spotkanie już wcześniej i tutaj może to o tym pamiętacie, a może właśnie teraz Wam się przypomni, że tutaj trzeba będzie się z kimś spotkać, coś załatwić, dosłownie załatwić, gdzieś podjechać. Także też taki dzień mi się pokazał, z jednej strony przypomnienie o tym, co się działo wczoraj, a z drugiej strony jeszcze jakieś decyzje, jakieś coś, co sobie zapisaliśmy na przykład w kalendarzu z przeszłości, będzie do załatwienia dzisiaj właśnie. Ja Wam życzę udanego czwartku. Też ten rydwan świadczy o tym, że szybko ten dzień Wam minie. Tak więc tutaj zaplanujcie sobie wszystko tak, żeby Wam nie uciekł po prostu ten dzień. I do usłyszenia już jutro. Pa, pa.